Dzień dobry, witam Państwa. Nazywam się Paweł Woźniak i prowadzę program Czas Przedsiębiorców. To już trzynasta edycja tego programu. Moim dzisiejszym gościem będzie pan Marek Wesoły, sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych i pełnomocnik rządu do spraw transformacji spółek energetycznych i górnictwa węglowego. Dzień dobry, witam. Dzień dobry, ministrze. panie redaktorze, dzień dobry Państwu. A porozmawiamy dzisiaj sobie o polityce klimatycznej i jej wpływie na przemysł wydobywczy. O kwestiach zmian klimatycznych i regulacjach unijnych. Ale na początek chciałem pana ministra spytać, jakie jest stanowisko polskiego rządu w stosunku do tego, co się dzieje wokół Turowa? Jak według rządu miałaby wyglądać przyszłość Turowa? Panie że dzisiaj ten zespół kopalnia i elektrownia Turów. Odpowiada za 8% bezpieczeństwa energetycznego Polski. Dlatego to determinuje nas do tego, aby ten zakład, bez względu na okoliczności, funkcjonował. I my, jak widać, wcześniejsze nasze ruchy w przypadku tego sporu z Czechami, sporu, w który włączyła się również Unia Europejska, pokazaliśmy, że ten zakład jest tak istotny, że mimo tego, że Żądano jego natychmiastowego zatrzymania. Realizowaliśmy dostawy energii, realizowaliśmy jego funkcjonowanie. To też jest bezpieczeństwo miejsc pracy tamtych ludzi. Do, do, wokół tego zakładu to około 60 tysięcy osób, które żyją z tego zakładu. E, te dwa składniki, czyli życie tych ludzi, te, tego miejsca i, i to bezpieczeństwo energetyczne jest dla nas najważniejsze. Oczywiście my dokładamy wszelkich starań, aby e, elektrownia i kopalnia turów funkcjonowała zgodnie z wszelkimi przepisami, e, no, ale jest ciągle atakowana i. I co dziwne, jest atakowana troszeczkę w takim osamotnieniu. Tylko nasza jedna polska kopalnia. Za granicą, po stronie czeskiej, mamy cztery bodajże kopalnie. W po stronie niemieckiej pięć kopalni węgla brunatnego to większe. Jesz jeszcze większych niż ta, niż ta nasza. I tamte spokojnie sobie funkcjonują, i te wszystkie pseudoekologiczne pseudo ruchy. Które, które gdzieś tam to zamieszanie robią i skarżą, one jakby głównie zajmują się polskim, polskim zakładem. To wydaje nam się polityka sterowana, polityka, która ma na celu właśnie próby zablokowania funkcjonowania tej kopalni. My na to nie możemy pozwolić. Dopóki ta elektrownia odpowiada choćby za część bezpieczeństwa energetycznego naszego kraju, będziemy wszystko robić, aby ona. Po prostu dalej funkcjonowała. Wśród, wśród rzeczy, które są podnoszone odnośnie kopalni, turów, jest właśnie czystość, ekologia, klimat. Natomiast pan prowadzi rozmowy odnośnie technologii wychwytywania i magazynowania dwutlenku węgla technologii, która może tak naprawdę w znacznej części sprawić, że górnictwo stanie się bardziej zielone. Panie redaktorze, wiemy, że polityka Unii Europejskiej, która zmierza w kierunku tej zielonej Europy, ona dzisiaj jest dosyć mocno nastawiona na likwidację produkcji energii z węgla ze względu na emisję przez te elektrownie, które używają tego paliwa, emisję CO2. Stąd też... Obłożenie tego, te, te, tych emisji tymi podatkami europejskimi, tym ETS-em, który tak w tej chwili nam ciąży, który stał się podatkiem spekulacyjnym. Na początku ETS to 7 euro, raptem, kiedy go wprowadzano. Dzisiaj już na poziomie 100 euro trzeba płacić za tonę emisji e, i jest, są to wielkie obciążenia, i przy, ty, przy tych kwotach, przy tych, przy tych tak dużych opłatach dla elektrowni. E, Produkujących energię z węgla, a mamy ich jeszcze w Polsce trochę, i one będą musiały funkcjonować do czasu, aż nie, nie wybudujemy nowego, nowej podstawy energii naszej, czyli nowego regulatora. To dzisiaj te technologie, które będą pozwalały wychwytywać to, 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 to CO2 i nie emitować, czyli tu sobie poprawimy warunki finansowe tych, tych firm produkujących energię. Te technologie dzisiaj nabierają większego znaczenia, są w zasięgu naszego wprowadzenia ich do życia ze względu na to, że stają się bardziej ekonomiczne, ekonomicznie uzasadnione i inwestowanie w te technologie wydaje się dzisiaj zasadne. Widzimy to też, Panie Redaktorze, w politykach Unii Europejskiej. Unia dzisiaj proceduje dokumenty, w których właśnie technologie wychwytywania CO2 również będą wspierane, będą będą wskazywane jako te technologie pożądane. Tym bardziej, że rozwój technologiczny w tej, w tej, w tej dziedzinie postępuje i już dzisiaj nie mówimy tylko i wyłącznie o, o technologiach wychwycenia i ze składowania tego CO2, ale mówimy również o, o zastosowaniu o wykorzystaniu jako półproduktu CO2 w różnych, Reakcjach chemicznych, technologicznych, w których możemy syntetyczne paliwa produkować, możemy gdzieś wykorzystać to CO2 jako, jako proces recyklingu, po prostu czyli wykorzystania tego odpadu do, i wprowadzenia go do obiegu w sposób taki, aby, aby go wykorzystać i, i aby środowisko było. Czystsze. Także tych technologii pojawia się ogromnie dużo. Ja rzeczywiście jestem po rozmowach z jednym z największych na świecie dzisiaj firm, która, która już wykorzystuje dzisiaj swoje technologie wychwytywania CO2. Firma amerykańska bardzo zainteresowana za wejściem na polski rynek. No będziemy prowadzić te rozmowy i szukać pola, w którym moglibyśmy nawiązać współpracę które, które, w których nasze spółki mogłyby nawiązać współpracę właśnie z tym partnerem. Bo myślę, że, że na kilkanaście, kilkadziesiąt być może lat, dopóki nie, nie wygasimy ostatniej elektrowni węglowej, taka technologia może nam być bardzo przydatna. Panie ministrze, ja rozumiem, że uznanie Unii Europejskiej tej technologii za zrównoważoną będzie się równało temu, że, że będą uwolnione finanse na tą technologię. Z tym taką mamy też nadzieję, że, że to również będzie wspierane i to, tak jak mówię, Unia dziś troszeczkę... Wydaje się, że po wielu naszych wysiłkach, głównie polskiej strony, tutaj duże podziękowania dla zaangażowania naszych spółek, polskiej grupy górniczej, która naszych europosłów, którzy w, w Parlamencie Europejskim wskazywali na zagrożenia płynące z tej transformacji energetycznej, wskazywali na braki, jeśli chodzi o surowce ziem rzadkich, o, o, o produkcję z, e, e, jakby nowej, nowej energetyki, surowców ziem rzadkich, których jest bardzo mało i które również są wydobywane,

Głównie za pomocą górnictwa. A więc to tutaj mamy do czynienia z podobnym procesem, tylko na innych kontynentach, bo Europa tych surowców nie posiada zbyt wiele. Dlatego tu duże podziękowania dla wszystkich, którzy w Europie zrobili ten ruch i pokazali, że jednak trzeba te kwestie związane z wydobywaniem, kwestie związane z górnictwem, niekoniecznie muszą być tak sekowane, tylko trzeba szukać również w tych dziedzinach nowych technologii. My o tym mówimy od wielu lat, że górnictwo bo e, potrzebuje również e, możliwości inwestowania w nowe technologie po to, aby się mogło zmieniać, aby się mogło transformować. Jeśli nie docelowo, to przynajmniej w tym okresie... Panie redaktorze przejściowym, żeby mogło być czystsze w czasie, kiedy my jeszcze musimy go używać. No, głupotą jest postanowić o tym, że będziemy korzystać z energii elektrycznej z węgla przez jeszcze 25 lat i nic nie zrobić w tym, w tym kierunku, aby przez te 25 lat obniżyć na przykład emisję CO2 i mieć zablokowane finansowanie, bo przecież to jest niedziałanie nieekologiczne. Jeśli są technologie, które. W tym czasie możemy wykorzystać, no to aż się prosi, żeby również one miały finansowanie, bo to będzie proekologiczne działanie, które natychmiast będzie nam dawało efekt. Natomiast okazuje się, że, że polskie górnictwo może być obłożone większymi kosztami. Ja myślę tutaj o rozporządzeniu metanowym. Na razie udało się zebrać tutaj pewną grupę. Polskich europosłów, którzy, którzy wspólnym głosem tutaj zablokowali pewne rozwiązania i te rozwiązania są w tej chwili bardziej korzystne dla Polski. Niemniej jednak ta procedura będzie trwała i no, tak naprawdę nie wiadomo, czym się ona może skończyć. Tak, Panie Doktorze. Proces jeszcze do końca e, nie zamknięty. Jeszcze negocjacje w tak zwanym trylogu europejskim. E, tam się może, jeszcze, może się jeszcze wiele zmienić, choć wydaje się, że dziś naprawdę zyskaliśmy, e, zyskaliśmy jako strona polska wielu. Mm, partnerów W tym, aby, aby tego prawa nie zaostrzać. I wydaje się, że ta właśnie ta, ta zmiana kierunków, ta zmiana polityk odnośnie nie, traktowania nowych technologii w węglu czy też nie, w gazie. Jest dzisiaj już taką troszeczkę, jakby delikatną korektą. Powinna być ta korekta odważniejsza, ale delikatną korektą polityki europejskiej. Ja mocno liczę na to, że Europa rzeczywiście tutaj się zreflektuje i myślę, że w przypadku metanu to samo ta sama sytuacja. I mam nadzieję, że tutaj rozporządzenie metanowe nie ulegnie zmianie od tego kompromisu i że będziemy mieli możliwość stosowania również technologii w metanie, no bo przecież metan jest, jest gazem, który można e, po prostu wychwytywać i, i wykorzystywać, tylko też na to są potrzebne odpowiednie uregulowania prawne, abyśmy mogli inwestować w te technologie, pozyskiwać środki na te technologie e, i po prostu służyć w ten sposób e, środowisku, bo wydaje mi się, że, że, że to, jest to, to są te kierunki, o które chyba chodzi Europie, a nie o to, żeby wysekować nasze surowce, e, zniszczyć nas, nas, naszą gospodarkę. Chodzi o to, żebyśmy mogli po prostu się rozwijać w oparciu o to, co mamy. No, mamy nadzieję, że tak jest właśnie. Panie ministrze, a gdzie w tej układance wszystkiej znajduje się Narodowa Agencja Bezpieczeństwa Energetycznego? Kiedy ona powstanie? Jakie zadania będzie miała? No wiemy, że ona ma uwolnić spółki energetyczne od śladu węglowego po to, żeby właśnie one mogły być finansowane. Tak, my dzisiaj wydzielamy ten ruch, robimy to jest wymuszony ruch właśnie ze względu na polityki europejskie. To znaczy, spółki, które posiadają w swoich zasobach wytwarzanie energii z węgla no jakby miały utrudnione, ze względu na swój ślad węglowy, miały utrudnione kwestie pozyskiwania środków na rozwój, na nową energetykę. Co w Panie Redaktorze tutaj możemy to powiedzieć, bo też trzeba głośno o tym mówić. My respektujemy przepisy Unii Europejskiej, ale niekoniecznie zawsze się z nimi zgadzamy i niekoniecznie uważamy, że one wszystkie są dobre. Co w moim przekonaniu jest złą polityką, bo spółki węglowe, które miały ten ślad węglowy, nie powinno się im robić trudności. Powinno się właśnie wzmocnić te spółki w tym kształcie, które, które, w których one były, aby mogły się przetransformować. A tym spółkom utrudniano transformację. Z jednej strony wymagano od nich transformacji, a z drugiej strony utrudniano, wskazując na to, że mają ślad węglowy i im trudniej było się poruszać na rynku, trudniej produkować, trudniej również pozyskiwać finansowanie. No to źle skonstruowany model e, transformacji. Dlatego my wymuszony ruch. Wy, musieliśmy wydzielić aktywa węglowe ze spółek. To samo dotyczy kopalń, gdzie, gdzie wszystkie kopalnie z tych spółek wydzieliliśmy. I dzisiaj rzeczywiście Narodowa Agencja Bezpieczeństwa Energetycznego taką nazwę, żeśmy temu nadali, właśnie dlatego, że te wydzielone jednostki jeszcze przez wiele, wiele lat będą nam to bezpieczeństwo energetyczne zapewniały do czasu, aż w ich miejsce nie powstaną tożsame regulatory, czy też tak zwane. Tak zwana energetyka w podstawie, dopóki nie, nie, nie postawimy takich źródeł, które będą nam to bezpieczeństwo zapewniać, to wtedy te bloki energetyczne będą funkcjonowały. Zasadniczo ona już w tej chwili jest na ukończeniu, jeśli chodzi o jej skonstruowanie. Trwają tylko kwestie, rozmowy też na finiszu, rozmowy związane z wykupieniem, czyli z finansowaniem tego, tego przedsięwzięcia, i myślę, że lada chwila naby bo tak w skrócie o, 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 tym, o, o tej instytucji mówimy, Naby ruszy i będzie mogło również no, przede wszystkim y, kształtować się w celu zabezpieczenia tego bezpieczeństwa energetycznego. I ja tutaj mam nadzieję, że również Naby będzie partnerem, jeśli chodzi o wychwyt CO2, bo tutaj pojawi się również, myślę, szansa. Panie ministrze, ale trendy są takie, że pewnie gdzieś koło... Hmm... Połowy XXI wieku no, tych kopalni nie będziemy mieli za wiele albo, albo nie będziemy mieli ich wcale. I proszę mi powiedzieć, czy, czy my tak naprawdę pozbywamy się tych kompetencji, czy, czy w razie jakichś przypadków, tak jak była teraz wojna, czy te kompetencje będzie można odtworzyć? Panie dyrektorze, patrzmy, z jednej strony planujmy na wiele wiele lat, ale decyzje podejmujmy na krótkie terminy, czyli, czyli rozdzielmy te dwie rzeczy. Ja, ja myślę tak, że my marzymy o, o, o zupełnie nowym świecie, wolnym od, od emisji zielonym. I tylko, tylko dzisiaj naprawdę, jeśli chodzi o cały świat, to jest dzisiaj naprawdę sfera marzeń i bardzo odległa, bardzo odległa przyszłość. Dlaczego tak mówię? Bo, bo owszem, Europie, Europie poprzez silną tą politykę zieloną e, udaje się e, odejść od, od tych paliw kopalnych, udaje się gdzieś je zamienić, choć widzimy, że czym dalej w las. Tym większe trudności Europa ma, tak. Energia w Europie bardzo droga, e, wytworzona z tego z, te, z tych zielonych źródeł, e, brak stabilności systemu. E, a przepraszam bardzo, e, a startowali z zupełnie innego poziomu niż my? Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Ja mówię, ale ja mówię o całym kontynencie, że mhm. że jak widzimy, że czym bardziej się przesuwamy w stronę tą zieloną, widzimy jak, z jakimi problemami się spotykamy mhm. i że od, odsuwanie tej konwencjonalnej energetyki powoduje nam w systemach europejskich komplikacje, również ceny Nowe, a przecież nie chodzi nam o to, żebyśmy stworzyli nową energetykę, na którą nie będzie stać obywateli Unii Europejskiej. To nie tak i nie w tą stronę to powinno yy, iść. A ob, obok nas, jeszcze wokół, jest, są inne kontynenty, jest cały świat, na którym wydobywa się tego węgla ogromne ilości 8,4 miliarda ton. Tylko w zeszłym roku, w stosunku do 50 milionów ton w Polsce, proszę zobaczyć tą skalę, emisje CO2 na innych kontynentach olbrzymie, wzrastające wręcz, Europa obniża, świat zwiększa, globalne, globalne emisje CO2 zwiększają się co roku, a więc widzimy, że Europa idzie w stronę zieloną. Obniżając swoją konkurencyjność na świecie za, swoich zakładów produkcyjnych, e, podwyższając ceny energii dla zwykłych obywateli e, i osiągając tylko w małym stopniu e, efekt e, obniżający tę kwestię cieplarnianą, bo przecież nie jesteśmy zieloną wyspą na świecie. E, ten bilans świata liczy się we, wo, wobec wszystkich kontynentów, czyli my efektu końcowego rzeczywiście wielkim wysiłkiem nie osiągamy, panie redaktorze. To z tego, co pan mówi, wynika, że potrzebna jest taka rewizja tej polityki klimatycznej. Czy uważa pan, że są na to szanse? Ja myślę, że e, dużo rozsądku. Przede wszystkim e, powinniśmy tą, te nasze polityki przenieść również na te poziomy rozmów z innymi partnerami poza naszym kontynentem i tam pracować e, nad, nad zmianą polityk. E, no bo. E, ja, pan, Panie redaktorze, co z tego, że my obniżymy, nie wiem, emisję CO2 o 10%, jeśli świat zwiększy ją o 12, i to jeszcze w dodatku w większej skali, bo przecież oni tych źródeł emisji mają zdecydowanie więcej. W moim przekonaniu, panie redaktorze, trzeba dialogu światowego, te wszystkie szczyty światowe, osiąganie kompromisów światowych, nie europejskich. Polityka zielona powinna być światowa w małym stopniu, ale obniżmy o 1%? Ale na całym świecie. A nie to, co my sobie w Europie stawiamy, że my do 2050 to będziemy zieloni, tylko pytanie, czy będziemy w stanie po pierwsze udźwignąć ciężar kosztu tego i wyprodukowanej energii z tej zielonej, i czy będziemy konkurencyjni, czy nasz kontynent nie będzie ubożał w stosunku do, do innych kontynentów, które nie chcą i nie realizują na dzisiaj, mimo tego, że może chcą, ale nie realizują tych celów, bo właśnie oni planują, a mimo wszystko decydują. Inaczej decydują, tak jak rynek dzisiaj pozwala, tak jak im gospodarka pozwala, reagują po prostu w sposób rozsądny. No to Bruksela na to, co pan mówi, odpowiada. Wprowadzimy cło od śladu węglowego. Czy pan sądzi, że to jest rozwiązanie? No, panie redaktorze, no to proszę zauważyć tak. To w kogo uderzy to cło? To cło, jeśli my nie będziemy mieli tych produktów, bo nie będziemy w stanie ich wyprodukować, bo nie będziemy mieli narzędzi do ich produkcji i my dzisiaj ściągamy te elementy spoza kontynentu w jakichś tam cenach, i wykorzystujemy, nie wiem, t-shirty z Chin, buty z Ameryki, ściągamy to z innych kontynentów, gdzie ten ślad węglowy i te emisje są większe, konkurencyjność gospodarki większa. I teraz my na naszych granicach Europy dołożymy do tego cło olbrzymie, tak? Kto za to cło zapłaci? A no obywatel Unii Europejskiej, człowiek, ten, który tu mieszka. Panie redaktorze, nie tędy droga. Droga w dialogu, droga w dobrych praktykach, ale wszystkich kontynentów, wszystkich państw. Do tego trzeba dążyć. Tu trzeba absolutnie zaangażowania. My sami, nawet jeśli będziemy najwspanialszym prometeuszem zielonej energii, to sami jak Europa naprawdę nie poprawimy tego, tego stanu. Panie ministrze, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję również. Gościem programu Czas przedsiębiorców był dzisiaj pan minister Marek Wesoły. Dziękuję Segerza bardzo. Zagrasz stanów Ministerstwa Aktywów Państwowych. Dziękuję, Dziękuję. i pozdrawiam Dziękuję. państwa.